Witam wszystkich na debacie oksforskiej w wykonaniu klas prawnych z kostki. Nazywam się Maja Zielińska, chodzę do klasy pierwszej C i będę marszałkiem dzisiejszej debaty. Temat, na którym będą dyskutować dzisiejsi uczestnicy, brzmi: socjalizm jest lepszym systemem gospodarczym od kapitalistycznego. Drużyna propozycji reprezentują Adam Lempart z klasy pierwszej C jako mówca otwierający. Na pozycji drugiej Jack Payne, klasa druga C. Na pozycji trzeciej Mikołaj Lewandowski, klasa pierwsza C. A na pozycji czwartej Maksymilian Nalepa, również z klasy pierwszej C. Drużynę opozycji reprezentują Amelia Poraj-Gruszczyńska z klasy pierwszej C jako mówca otwierający. Na pozycji drugiej Maciek Słowik, klasa pierwsza C. Na pozycji trzeciej Szymon Stokowiec, klasa pierwsza CG. A na pozycji czwartej Szymon Pająk. Każdy z uczestników ma 3 minuty na wypowiedź. Minutę przed końcem będę o tym komunikowała. Widownie, prosimy o zadawanie pytań na czacie. Pytanie należy skierować do wybranej grupy, można również do konkretnego przedstawiciela. Będą one czytane po wystąpieniu wszystkich uczestników. Na odpowiedź jest minuta. Obsługą techniczną zajmuje się Franek Czech z klasy drugiej C, za co serdecznie mu dziękujemy. Bez zbędnego przedłużania przechodzimy do debaty. Udzielam głosu przedstawicielowi drużyny propozycji na pozycji pierwszej. Pani marszałek, drodzy oponenci i widzowie, na początku chciałbym wyjaśnić, jak nasza grupa rozumie pojęcie socjalizmu. Więc socjalizm to jest ideologia polityczna, która dąży do zmniejszenia nierówności społecznych i upowszechnienia różnego rodzaju świadczeń socjalnych. Wszystkie odmiany charakteryzują się odrzuceniem kapitalizmu, częściowo albo całościowo, i ograniczeniem własności prywatnej. Socjaliści pragną bowiem zbudować społeczeństwo bez ubóstwa, gdzie siły rynkowe nie są tym głównym mechanizmem podziału bogactwa oraz w którym funkcjonowanie społeczeństwa opiera się na wspólnej własności, wzajemnej współpracy i altruizmie. Właśnie socjalizm wywodzi się od filozofii rozwijanej na przełomie XVIII i XIX wieku, między innymi przez Roberta Owena czy Charlesa Fouriera. I to należy właśnie tutaj zapamiętać, że ten późniejszy odmiany tego socjalizmu, na przykład przez Friedricha Engelsa, anarchizm czy tam później marksizm, no to na ich podstawie na przykład powstała komuna i to już były osobne odmiany tego socjalizmu, które niekoniecznie się dobrze kojarzą w społeczeństwie, ale równocześnie one nie są bezpośrednio z nim związane. Nasza grupa jest zdecydowanie za socjalizmem jako systemem gospodarczym, jako ideologią polityczną. Chciałbym tutaj dodać jeszcze cytat. Jestem socjalistą nie dzięki przeczytaniu książki, która sprawiła, że zachwyciłem się tą ideą, ani też nie z powodu bezmyślnej tradycji, ale dlatego, że wierzę, że jest to idea najlepsza. Socjalizm najlepiej odpowiada istnieniu, które jest jednocześnie racjonalne i moralne. Oznacza współdziałanie, nie rywalizację, wspólnotę, nie strach. Oznacza równość, nie dlatego, że chce, aby ludzie byli jednakowi, ale dlatego, że jedynie poprzez równość warunków ekonomicznych nasza indywidualność może się właściwie rozwinąć. Tony Blair. I należy tutaj zapamiętać głównie takich parę ważnych słów, że równość, współdziałanie i istnienie. My uważamy, że bycie nawet za kapitalizmem jest w pewnym stopniu nawet niemoralne, ponieważ niekiedy kapitalizm nie broni osób właśnie słabszych. Jakbym miał jeszcze taką krótką historyjkę powiedzieć, no to na przykład był sobie jaskiniowiec. Jaskiniowiec był silniejszy, poszedł do innego jaskiniowca słabszego, wziął mu żonę, zabrał mu dom, uczynił go jego sługą, a następnie za parę tam pokoleń będzie to się nazywało kapitalizmem. Ten jeden zostanie jego tam następcy wielkimi panami z dużym kapitałem, a ci będą cały czas... Dziękuję. Udzielam głosu reprezentantowi drużyny opozycji na pozycji pierwszej. Szanowna pani marszałek, drodzy oponenci, droga widownia. Moja grupa będzie próbowała ukazać wyższość kapitalizmu nad socjalizmem. Jak wiadomo, wszystkie ustroje na papierze wyglądają przepięknie. Jednakże skupmy się na tym, jak wyglądają w praktyce. Kapitalizm stawia na wolność i prywatyzację, która, jak wiadomo, napędza gospodarkę i rozwija człowieka.
Wraz z lepszą gospodarką poprawia się jakość życia. Z kolei socjalizm próbuje zapewnić równość. Jednak próbując ją zapewnić, zaniża poziom życia wszystkich obywateli. Bez rywalizacji tak potrzebnej do rozwoju rynku nie osiągnęlibyśmy takiego rozwoju technicznego, jaki obecnie panuje. Koniec wypowiedzi? Tak. Także udzielam głosu przedstawicielowi grupy propozycji na stanowisku drugim. Więc w takim razie, szanowna pani marszałek, szanowni oponenci oraz wspaniała widownia. Chciałem teraz bardziej tutaj sprostać mocne strony socjalizmu, gdzie według mnie ten kapitalizm mięknieje. Więc przede wszystkim zacznijmy przede wszystkim od zalet samego socjalizmu, tych głównych. Więc przede wszystkim socjalizm stawia na oczywiście równość społeczną oraz zmniejsza dysproporcję majątkową. No i co to oznacza? To jest to, że poprzez zwalczanie dysproporcji majątkowych zapobiegamy takim rzeczom jak bezrobocie czy przede wszystkim inflacja. Ponieważ wiemy, że w kapitalistycznym świecie przedsiębiorcy byli znani za okrutne zachowanie wobec swoich pracowników oraz też właśnie za zwalnianie ich za niewykonywanie swoich chciwych przedsiębiorstw. Więc to jest pierwsza rzecz. Kolejną rzeczą to jest to, że my jako socjaliści też stawiamy na umiejętności korzystania z ziemi, sił roboczych oraz zasobów, jakie mamy. Przez to nie posiadamy takich rzeczy jak produkowanie za dużo zasobów, przez co możemy zapobiec zaśmiecaniu całemu świata. I też tutaj też bym zaliczył taki przykład, gdyż na przykład produkowanie aut elektrycznych, jak dobrze wiemy, taki kapitalista by sobie wziął, bo można na to zarobić kupę kasy. No, czemu nie? Lecz z naszego punktu widzenia to już bardziej niszczy, jak dobrze wiemy, produkcja aut elektrycznych stanowi ogromne szkody dla naszej ziemi, więc my nie będziemy robili czegoś takiego. I trzecim przykładem to przede wszystkim nacjonalizacja kluczowych gałęzi, która sprawia, że potrafimy zamienić naród. No to do końca odpowiedzi. Dobrze. Które możemy zamienić nasze państwo w potencjał oraz co też może nam ochronić od stawia na ochronę zatrudnienia oraz prawo do uznawania związków zawodowych, gdyż my dobrze wiemy, że niektóre związki zawodowe strasznie się przydają w państwie, lecz przez kapitalizm, co nam daje niższą płacę, sprawia, że takie rzeczy nie będą się działy w świecie kapitalistycznym. Dziękuję, to wszystko. Dziękujemy również. Udzielam głosu reprezentantowi opozycji na stanowisku drugim. Dziękuję, droga pani marszałek, dziękuję drodzy oponenci i szczególnie widowni. Jak wiemy, przede wszystkim różnice między socjalizmem a kapitalizmem, które teraz przedstawię, dlaczego według nas kapitalizm jest lepszym systemem gospodarczym przede wszystkim. Pierwszym takim ważnym punktem, że wyzysk posiada swoją dobrą stronę, czyli w tym przypadku fabrykant, który zmusza robotnika do wydajniejszej pracy, minimalizuje procent osób, które mogłyby zarobić na nic nierobieniu, ponieważ takie osoby się zdarzają. Oprócz tego oczywiście własność gwarantuje wolność i niezależność jednostki. W tym przypadku rynek realizuje zasadę potocznie: jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz, a więc jest z tej perspektywy uczciwy. Natomiast systemy etatystyczne podporządkowują życie jednostki pod swoją własną widzimisię. Wolna gospodarka posiada immanentną tendencję do obniżki cen, a co za tym idzie do umasowienia produkcji. O ile kiedyś tylko elity posiadały łazienki, o tyle teraz są one dobrem powszechnym. Podobnie było z samochodami, lodówkami, mikrofalami i wszystkimi sprzętami AGD, RTV. Czym różnią się od siebie kapitalizm i socjalizm rynkowy? Obu dominuje własność prywatna, jeżeli chodzi o dobra użytkowe, tak jak samochody czy domy. Ale tylko w kapitalizmie najważniejsze decyzje o inwestycjach podejmują prywatni właściciele, a nie menadżerowie czy związki zawodowe, jak w korporacjonizmie, czy funkcjonariusze państwowi, jak w etatyzmie. Większość decyzji inwestycyjnych w kapitalizmie następuje spontanicznie od dołu, podczas gdy w rynkowym socjalizmie planowane są od góry.
komu, i tutaj jest jeszcze kapitalizm, jest najlepszy, bo nie istnieje w nim pojęcie bezrobocia, nie ma również pojęcia urlop czy wakacje. Jakiekolwiek w kapitalizmie wolności mamy przez całe życie, zaspokajając w międzyczasie egoistyczną potrzebę obcy potrzebującym. Kapitalizm jest w pełni zgodny z naturą człowieka, nie byłby testowany na zwierzętach i został zatwierdzony do użytku przez ambasadę Królestwa Bożego na ziemi. O czym dobrze wiem, tutaj są jeszcze cel uświęca środki, co realizuje w tym przypadku kapitalizm, że niestety czasami trzeba poświęcić pewne jednostki w tym przypadku, aby dążyć do celu, a tym celem jest tutaj, jak wiemy, rozwój gospodarczy, który bardzo, bardzo pomaga na bogaceniu się tych krajów, które jednak i tak nie odstępują socjalizmowi, ponieważ one również są na wysokim poziomie. Ale zawsze widać tę różnicę, tak jak to padł już wcześniej przykład Stanów Zjednoczonych, a Federacji Rosyjskiej. Tutaj Stany Zjednoczone, które bardzo się bogacą i no, są one na wysokim szczeblu, że tak powiem, oraz są bardzo dobrze rozwinięte gospodarki. I nie tylko, bo większość różnych dziedzin gospodarki. Koniec czasu. Dziękuję. Udzielam głosu reprezentantowi propozycji na stanowisku trzecim. Dziękuję, droga marszałek. Tutaj mój przeciwnik Maciek powiedział o tym, że kapitalizm jest, przyczynia się do rozwoju gospodarczego. Jest to założenie błędne, ponieważ gdyż głównie przyczynia się do tworzenia się nierówności społecznych, gdyż osoby o większym kapitale stają się tą elitą, która można by powiedzieć włada osobami, którzy mają mniejszy dochód, mniejszy kapitał i właśnie dlatego bankructwa są wpisane w ten system i są nieuniknione. W kapitalizmie to mechanizm niedostatku generuje zyski. I tak naprawdę to, co zarabiają zwykli obywatele, trafia do tej elity rządzącej. Tutaj mamy jeszcze to, że kapitalizm przyczynia się do marnowania ogromnej ilości surowców naturalnych na naszej ziemi, gdyż wzrost popytu na wiele produktów przyczynia się do tego, że musimy więcej wydobywać. Tak jak jest to w przypadku ropy, gdzie już wiele lat temu na przykład ropa kosztowała bardzo tanio. Teraz aktualnie ropa jest bardzo droga, ponieważ znajduje się ona niżej. Minuta do końca. Wydobyliśmy... O, koniec. Minuta, proszę. Dobra. Tak więc, co jeszcze? Także kapitalizm, można powiedzieć, że zmienia współczesnych ludzi w nowoczesnych niewolników, którzy całą swoją pracę, całe swoje życie tak naprawdę przeznaczają dla tych większych elit, które rządzą tak naprawdę i wprowadzają taki ustrój, można by powiedzieć, nawet totalitarny, mimo tego, że tego nie widać. I tak naprawdę to one rządzą tym, tak jak wielkie korporacje, czy banki i wielkie właśnie firmy, które kontrolują rynek i nasze życie codziennie. Dziękuję. Dziękujemy również. Udzielam głosu reprezentantowi opozycji na stanowisku trzecim. Droga pani marszałek, taka drużyno przeciwna, droga widownio, przede wszystkim chciałbym powiedzieć dzień dobry. Zacznijmy od tego, iż zostało stwierdzenie i padło stwierdzenie, z tego co dobrze pamiętam, że socjalizm stawia mocniej na indywidualizm, ale w takim przypadku socjalizm nie daje nam możliwości wyboru, ponieważ jeżeli socjalizm jest, jeżeli gospodarka jest centralnie sterowana, w takim wypadku są pojedyncze firmy, które tak jakby dają nam swoje produkty, owszem,
No ale nie możemy wybrać, z jakiej tak jakby firmy my chcemy, co takie coś w kapitalizmie działa i jest to tak zwana zasada konkurencyjności. Wiadomo, że prędzej wybierzemy produkt, który jest lepiej oceniany i w internecie, i gdzieś tam nas społecznie, niżeli produkty jest gorzej, ale, załóżmy są za taką samą cenę. Inną sprawą, system socjalistyczny, tak jak wiele razy tutaj mówiliście, że polega na tym, żeby tak jak jest oparty na nierówności społecznej, ale ja nie widzę problemu w tym, kiedy pracodawca bierze, w sensie tak jakby bierze pod swoją może opiekę, nie, ale zatrudnia pracowników i im płaci, bo o to właśnie chodzi, żeby że jak kogoś zatrudniamy, to płacimy im. I tak jakby ta nierówność tak istnieje w świecie kapitalistycznym, aczkolwiek nie polega na tym, że mamy niewolników, jak wy to nazwaliście, którzy są wykorzystywani przez swoich pracodawców, tylko mamy normalną współpracę. Pracownicy dostają zapłatę za pracę, którą wykonają na rzecz swojego szefa. Inna sprawa to mówiliście, że tak jakby socjalizm nie produkuje, nie mamy zalewu produktów rynkiem. Tak, ale jeżeli mamy gospodarkę centralnie sterowaną, nie możemy przewidzieć potrzeb społeczeństwa, przez co pojawiają się takie problemy, jakie się pojawiały i w ZSRR, i w Polsce, i w innych krajach bloku wschodniego, gdzie to chodziło do sytuacji, że trzeba było racjonować produkty, bo nie było po prostu tylu odpowiednio wyprodukowanych. Jeszcze inna sprawa to jest nacjonalizacja, czyli tak naprawdę zabranie konkurencyjności rynku i stworzenie jednej tylko firmy, która tak naprawdę produkuje nasze produkty, przez co, tak jak mówiłem wcześniej, nie ma opcji wyboru, przez co zabieracie nam wolność do wybierania pomiędzy innymi produktami. Ogólnie inna, jeszcze dziękuję. Udzielam głosu reprezentantowi drużyny propozycji na stanowisku czwartym. A więc dziękuję za udzielenie mi głosu. Zatem chciałbym podsumować wypowiedzi moich poprzedników. Zatem uważamy, że socjalizm jest. Uważamy, że kapitalizm nie przyczynia się do rozwoju gospodarczego państwa, a także nie przyczynia się do marnowania surowców naturalnych poprzez zwiększenie konsumpcji obywateli. Uważamy też, że socjalizm zwalcza dysproporcje zarobkowe oraz bezrobocie. Umiejętnie także wykorzystuje siłę ludzką oraz surowce, przez co na rynek wychodzi tyle surowców, ile potrzeba, dzięki czemu nie zaśmiecamy środowiska. Dziękujemy również. Także udzielam głosu ostatniej osobie, czyli reprezentantowi opozycji na stanowisku czwartym. Pani Marszałek, szanowni oponenci i droga widownio. Reasumując wszystkie wypowiedzi moich członków z drużyny. Kapitalizm jest lepszym systemem gospodarczym od socjalizmu. Kapitalizm równa się umiejętność, kreatywność i wolność. Natomiast socjalizm – schematyczność i zniewolenie. Socjalizm zakłada, że wszyscy mają porówno. A to znaczy sprawiedliwie? No nie. Sprawiedliwość to danie komuś tyle, ile mu się słusznie należy, czyli proporcja. Kapitalizm to umożliwia. Tu, jak już wcześniej wspomniałem, liczy się zręczność i to, co umiemy. Socjalizm zakłada również takie same ramy dla wszystkich. Tworzy ze społeczeństwa masę, jedną wielką masę. A przecież każdy z nas jest inny. Każdy jest indywidualnością. Każdy posiada inne talenty, które w kapitalizmie są warte majątek.
podsumowując, tylko kapitalizm daje realne możliwości rozwoju jednostki, a przez to całego społeczeństwa i ludzkości. Tylko kapitalizm. Dziękuję. Dziękujemy również. Także skończyliśmy część, w której wypowiadają się nasi uczestnicy i przechodzimy do pytań. Zostało nam zadane jedno pytanie od widowni, które jest skierowane do pana Mikołaja Lewandowskiego na pozycji trzeciej w drużynie propozycji, a treść pytania brzmi: z kiedy dane na temat ropy? Gdyż teraz ropa jest nic nie warta, a nawet trzeba do niej dopłacać. Na odpowiedź jest minuta. Dobrze, dziękuję. Tak więc akurat w tym momencie ta niska cena ropy jest spowodowana kryzysem, a nie kapitalizmem, ani czy tam socjalizmem. Jeżeli chodzi o dane, to na przykład, aby wydobyć ropę, to w roku 1930, aby wydobyć 100 baryłek ropy, potrzebna była jedna baryłka energii wydanej ropy, aby wydobyć 100. W 1970 już to były 3 baryłki, a w 2000 to już było minimum 9 baryłek. I czyli to oznacza, że koszt wydobycia ropy wzrósł aż 9-krotnie w ciągu 70 lat. I to podczas epoki kapitalizmu. Dziękuję. Dziękujemy również. Zostało nam zadane drugie pytanie do drużyny propozycji. Proszę wybrać nam osobę, która będzie odpowiadała, jednak najpierw przedstawię pytanie. W jaki sposób w systemie socjalistycznym zapobiec słabej jakości podaży, wynikającej z braku konkurencyjności na rynku? Kto będzie udzielał odpowiedzi na to pytanie? Ja mogę udzielić pytanie. Dobrze, minuta na odpowiedź. No otóż w rynku socjalistycznym niska podaż, no tak jakby to można powiedzieć, wynika z wykonania złej roboty, koncepcji właśnie naszego systemu, gdyż przede wszystkim tutaj nie chodzi o, żeby posiadać jak mniej czy więcej niż jest potrzeba, tylko dokładnie tyle, ile potrzeba, więc tutaj są przede wszystkim potrzebne duże przemyślenia oraz przede wszystkim rozsądna organizacja oraz no przede wszystkim patrzenie na to, co naród potrzebuje. Dziękuję, to tyle. Dziękujemy. Czy są jeszcze jakieś pytania? Dobrze, zostało nam zadane. Pytanie do obu drużyn. Wychodzimy z etapu kryzysu gospodarczego. Czy systemy gospodarcze, o których mówicie, są w stanie poradzić sobie z kryzysem? Najpierw proszę by odpowiedziała drużyna propozycji i proszę wybrać jedną osobę do odpowiedzi. To Mikołaj, ty lecisz, czy ja? Nie, dobra, mogę spróbować. Dobrze, prosimy. Dobrze, myślę, że system socjalistyczny poradziłby sobie z tym zadaniem, gdyż można byłoby na przykład wprowadzić do produkcji, gdy mamy centralne sterowanie, mamy też centralną gospodarkę, można było wprowadzić do produkcji wiele, na przykład środki ochrony osobistej na wielką skalę. Tak więc... Koniec czasu. Teraz proszę, by odpowiedziała jedna osoba z drużyny opozycji. O, ja mogę odpowiedzieć. Zatem kryzys dotyka całego świata. Niestety jaki kapitalizm, jaki socjalizm działają tylko w idealnym świecie. Zatem no, nie można tutaj mówić o tym, że czy każdy kryzys sobie, każdy system gospodarczy sobie z tym poradzi. Jednakowoż kapitalizm jest lepszym, poradzi sobie bardziej, gdyż w kapitalizmie ludzie mogą na przykład zaoszczędzać. Przez co w trakcie kryzysu, na tak zwaną czarną godzinę, mogą te pieniądze wykorzystać i poradzić sobie z kryzysem. Dziękuję. Dziękujemy. Pojawiło się następne pytanie.
do drużyny socjalistów. Czy razem ze zmniejszeniem liczby godzin dla pracujących, jeden z głównych postulatów socjalistów, nie zwiększa się koszta ogólnej produkcji, co koniec końców doprowadza do poważnego kryzysu gospodarczego? Kto z drużyny socjalistów będzie na to odpowiadał? No to tak, głównym rzeczywiście, jednym z tych głównych postulatów jest zmniejszenie tych godzin dla tych osób pracujących, ale jednak trzeba tutaj podkreślić, że pracodawcy bardzo często wykorzystują inne osoby, czyli swoich pracowników. I uważamy tutaj, że to jednak nie zwiększy tych ogólnych kosztów produkcji, bo niby miało, dlaczego miałoby tutaj zwiększyć, skoro to są mniej pracowników będą tutaj pracowali, ale no w jaki sposób? No i raczej tutaj poważnego też kryzysu żadnego nie będzie. Dobrze, dziękujemy. Następne pytanie jest do obu drużyn. Jak socjalizm i kapitalizm radziłyby sobie z problemem osób, które nie mogą pracować z powodu odniesionych urazów, na przykład na wojnie lub na służbie? I najpierw proszę drużynę propozycji. Tak więc, państwo socjalistyczne mogłoby dołożyć do puli dodatków socjalnych zwiększony dodatek socjalny właśnie dla weteranów, czy tu osób poszkodowanych w wojnie, tak? Mógłby także prowadzić, na przykład budować domy dla takich osób, takie specjalne miejsca, w których osoby mogłyby zamieszkać, bo często takie osoby nie mają miejsca do zamieszkania, nie mają pieniędzy. Właśnie dlatego takie dodatki socjalne oraz budowanie takich przybytków na pewno znacząco poprawiłoby sytuację tych osób. Proszę o odpowiedź na pytanie wybraną osobę z drużyny opozycji. Dobrze, w takim razie może ja odpowiem. Jak kapitalizm radziłby sobie z problemem osób, które nie mogą pracować właśnie z powodu odniesionych urazów, na przykład na wojnie lub na służbie? Jak wiemy, są oczywiście, jest pomoc dla takich osób zapewniana, są odpowiednie miejsca pracy, które są specjalnie tworzone, aby takie osoby, które z urazami bądź też i z problemami fizycznymi mogły pracować i aby mogły sobie poradzić w świecie po ich ważnych, poważnych wypadkach, więc jak najbardziej jest też przewidziana pomoc dla osób, które nie mogą w ogóle, ponieważ są na przykład dotknięte, sparaliżowane takimi poważniejszymi problemami. I kapitalizm w tym przypadku nie wyklucza tych osób ze społeczeństwa, ponieważ jeżeli mamy tutaj, była tutaj mowa o nadwyżkach, więc równie dobrze te nadwyżki bądź pomoc dla osób z tych nadwyżek może właśnie być tym, co jest, tym, czego jest za dużo, więc automatycznie, jeżeli my, kapitaliści... Jest czasu. Dziękuję. I następne pytanie. Pytanie do strony opozycji. Socjalizm narodził się w XIX wieku jako reakcja na wyzysk spowodowany kapitalizmem. Czy nie uważacie, że to właśnie wpływ ruchów socjalistycznych doprowadził do tego, że system kapitalistyczny stał się bardziej przyjazny ludziom? To będzie odpowiedź na pytanie. Odpowiadając na to pytanie, zgadzam się z tym, co było zapisane w pierwszym zdaniu, że socjalizm, że jako że się socjalizm narodził na XIX wieku, jako reakcja na wyzysk spowodowany kapitalizmem, bo to trzeba, tak jakby to jest prawda i ludzie wtedy wiadomo w troszeczkę gorszych warunkach żyli. Aczkolwiek, czy doprowadził to do lepszego patrzenia na kapitalizm. Jest to pewnie, na pewno jeden z elementów, przez który kapitalizm zaczął być lepiej przyjmowany w społeczeństwie, ale myślę, że to po prostu zwiększenie się dobrobytu ludzkości spowodowało, że tak jakby kapitalizm jest lepiej teraz postrzegany niż socjalizm. Dziękuję. Dziękujemy również i zostało zadane jeszcze jedno pytanie. Pytanie dla grupy kapitalistów. Czy w głównej mierze to nie kapitalizm przyczynił się do przepracowania społeczeństwa? Jako główny przykład przedstawię jakże kapitalistyczny dream
postaci Japonii, gdzie powszechne jest zjawisko karoshi, śmierci z przepracowania. Kto będzie odpowiadał na to pytanie? Ja odpowiem. Zatem kapitalizm to przede wszystkim jest na, bazuje na tym, że jest podaż i musimy zaspokoić popyt. Zatem jeśli ktoś chce faktycznie się wzbogacić i mieć przede wszystkim swoją własność, a nie jak w socjalizmie, że wszystko jest oddane wszystkim, czyli teoretycznie wszystko należy do kilku osób tylko, żeby się wzbogacić i żeby mieć to na, żeby mieć swoją własność, to to już jego wybór jest. Dziękuję. Dziękujemy również. Mamy dopisek do poprzedniego pytania, więc może poprosimy Cię, Szymon, byś jeszcze odpowiedział, chociaż miał jeszcze jedną minutę. Idąc dalej w tą myśl, czy to nie kapitalizm przyczynił się do ogólnej złej psychicznej kondycji społeczeństwa? A, nie, przepraszam, to jest pytanie do obu drużyn. To mam kontynuować? Tak, zacznijmy od Ciebie. Niestety każda praca, która nie jest przyjemnością, może doprowadzić do złej psychiki tego, który pracuje. Zatem to niestety nie zależy od systemu gospodarczego. Dziękuję. Dziękujemy. Ja mówię. Dobrze. Tak, dobrze. Tak więc oczywiście kapitalizm prowadzi do tego, że ta kondycja społeczeństwa, kondycja psychiki społeczeństwa jest coraz gorsza, ponieważ przez kapitalizm, w kapitalizmie występują wielkie korporacje, które napędzają ten wyścig szczurów i ciągłą walkę o to, kto pozostanie na stanowisku. Dlatego praca staje się naprawdę życiem człowieka. Nie myśli o niczym innym i cały czas boi się o swoje życie. Nie tak jak w socjalizmie. W socjalizmie mamy większą pewność, co nas czeka jutro i czujemy większe bezpieczeństwo. Za to w kapitalizmie ten właśnie wyścig szczurów jest negatywny i nie pomaga nam. Dziękuję. Dziękujemy. I zostało nam zadane jeszcze jedno pytanie, również do obu drużyn. Co sądzicie o aktualnym systemie emerytalnym w Polsce? Jak według strony socjalizmu i kapitalizmu system ten mógłby zostać aktualnie zmieniony? I proszę o odpowiedzi drużynę propozycje. To ja odpowiem na to pytanie. Według mnie, po pierwsze, przede wszystkim, tak jakby to powiedzieć, aktualny system emerytalny w Polsce, przede wszystkim nie do końca zależy od tego, czy w państwie jest kapitalizm, czy socjalizm. To po pierwsze. A po drugie, chciałbym również powiedzieć, że szczególnie co do socjalizmu, to mi się wydaje, że ten system emerytalny nie... w państwie takim socjalistycznym oczywiście, że powinien istnieć jakiś tam system emerytalny ze względu na to, że nie wyobrażamy sobie takiej sytuacji, w której byłaby sytuacja, w której jest osoba, która jest za stara do wykonywania danej czynności pracy. To po pierwsze to byłoby przemęczanie obywateli, a po drugie to nie dałoby nam jakiegoś satysfakcjonującej korzyści. Dziękuję. Dziękujemy. I poproszę o odpowiedź drużyna opozycji. To ja tutaj się wypowiem. Tak, zgadzam się, iż system emerytalny, który jest oparty na tak jakby na tym, na czym aktualnie bazujemy, czyli to jest taki system też troszeczkę pruski, nie jest skuteczny i nie daje on opcji tak jakby rozwoju go już za bardzo. W mojej opinii powinniśmy kompletnie znieść takie instytucje jak ZUS i żeby ludzie po prostu sami zaczęli oszczędzać na swoją przyszłość i żeby umieli umiejętnie odkładać pieniądze. W innej sytuacji to w mojej opinii nie będzie działać tak jakby i nie będzie to dobre dla żadnego emeryta. Dziękuję. Dziękujemy i mamy ostatnie pytanie.
również do obu drużyn. Jaka według Was odpowiedź socjalizmu na kapitalistyczny wyścig szczurów? Może ja w takim razie zabiorę głos. Wyścig szczurów jest ogólnie powszechnym zjawiskiem w miejscach pracy, ponieważ zawsze znajdą się jednostki z większymi ambicjami i jest to niezależne, czy jest to kapitalizm, czy jest to socjalizm, ponieważ zawsze znajdą się osoby, które będą chciały po prostu zająć wyższą pozycję w społeczeństwie. Oczywiście socjalizm to, no jakby to powiedzieć, wyklucza, a kapitalizm pozwala takiej jednostce na osiągnięcie no, sukcesu, który może być dalej powielany, ponieważ kolejne jednostki mogą iść w ślady tej jednej, więc tak naprawdę ten wyścig szczurów nie zawsze jest negatywnym zjawiskiem, ponieważ może być on w takim wypadku odbierany pozytywnie. I to w sumie wszystko. Dziękujemy i proszę by na to pytanie, jaka jest według Was odpowiedź socjalizmu na kapitalistyczny wyścig szczurów? Uważamy, że wyścig szczurów jest absolutnie niedozwolony w pracy. Każdy powinien mieć takie same możliwości, a z pewnością wyścig szczurów takich możliwości nie daje. Chcemy stworzyć społeczeństwo idealne, społeczeństwo bezstresowe, można powiedzieć, które ze sobą współpracuje, które ma pewną wspólnotę, współdziałanie, a nie społeczeństwo, które wzajemnie rywalizuje, tak jak to jest przy przedsiębiorcach, na wolnym rynku i tak dalej. Dlatego my uważamy, że powinna być ta równość społeczna, powinien być ten sam majątek, ta sama wspólna własność i właśnie wzajemna współpraca, a nawet altruizm, a nie jakieś konkurowanie i ten wyścig szczurów. Dziękujemy. I tak oto zakończyliśmy serię pytań, a z tym naszą debatę. I w normalnej debacie o wyniku zdecydowaliby sędziowie, ale dzisiaj będziecie to wy, drodzy widzowie. Jak uważacie, która drużyna powinna wygrać? Zapraszamy Was do głosowania za pomocą reakcji pod tym postem. Pamiętajcie, reakcją kciuka w górę oddajecie głos na drużynę propozycji, a serduszka na ich oponentów. Dziękuję wszystkim uczestnikom, obsłudze technicznej i widzom za oglądanie do końca. Do zobaczenia w kostce.